Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry The Binding of Isaac Repentance i dzisiaj bijemy się o setny win streak, więc pójdziemy sobie Tainted Lostem na Gridier. Co wy na to? Wydaje się to być najlepszy pomysł, na jaki wpadłem, dlatego zaczynamy Tainted Lost. Zapytacie mnie, zaraz, Garrett, ale to miał być Tainted Lost. No właśnie. A wiecie, od czego jest pilot? Od zmieniania się w Tainted Losta. A od czego jest Kane? Od przygotowania się na teoretycznie nawet najgorsze gówno, które może nam się trafić. Więc, jeśli dobrze pamiętam, to będziemy potrzebować jeszcze kluczy, ale niestety gra nie próbuje nam tutaj ich w żaden sposób tutaj dać. Ale nie ma problemu, ja sobie wszystko przygotuję, jak nie na pierwszym, to na kolejnym pięterku. I będę zadowolony, że odblokowałem sobie coś jako Tainted Lost. Także wystarczy tylko odrobinę wyobraźni, troszkę wiedzy i troszkę szczęścia, żeby to wszystko się udało. Oj. Promowa o szczęściu. To nie było szczęśliwe. No ale dobrze. Więc na początku powinniśmy zacząć od zrobienia sobie przeceny steamowej. Więc jeśli mnie pamięć nie myli, to żeby sobie zrobić Steam Sale, potrzebujemy odpowiedniej liczby serduszek, pomp i kluczy. Kluczy akurat nie mamy żadnych, co mnie troszkę boli, ale możemy cały czas mimo wszystko szukać super tego, znaczy super, no zwykłego secret roomu. Dawaj mi ten pieniążek. Okej, okay, soul hearty jak najbardziej mogę przygarnąć. No niestety z tych przedmiotów tutaj no nie uda mi się zrobić, bo brakuje mi dosłownie dwóch kluczy. Ha, 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 John Garrett. Uwielbiam cię, gościu, za nagrywanie tych filmików i za robienie sobie jaj. No dobra, no to skoro mamy dwa klucze, to analogicznie mamy też dwa pieniążki. Bon. Chociaż nie wiem, czy mam zwykłe pojedyncze czerwone serduszko, mam. Ale podwójnego nie chcę, więc sobie podwójne przerzucę. Zrobimy tak. I zwykłą pojedynczą bombkę. Bombkę. No i proszę bardzo, i już rozwiązany problem. To od razu sobie przyszykujemy na drugi, na drugą nóżkę. No pięknie. No zbierajmy sobie pieniążków, żeby móc się tutaj cieszyć. Ewentualnie zobaczmy, czy tak nam wyleci kluczyk. No wyleciał, bardzo ładnie. Ale to jeszcze pieniążek i kluczyk dopiero. Żulku, może ty mi coś wypłacisz tutaj, żebym przyspieszył swoje łamanie twardej ściany i nie tylko. Okej. Okay. I dałeś mi de facto kluczyk. Dziękuję. Doceniam. Za wsparcie finansowe i nie tylko. Więc przyszykujmy sobie jeszcze jedną taką przecenę. Jeśli tylko się uda, rzecz jasna. Nic na razie na to nie wskazuje trochę. Za mało takich pojedynczych, zwykłych pieniążków wypadło. Ale od tego jest Gridier, żeby je zdobywać. Eternal Hearta nie muszę podnosić. Więc zawalczmy. Zobaczmy, co tu mamy. No łapcie bombki ode mnie. Ale walnąłem tym moim worem. Jak keeper swoim tym... No nie, no dobra, nie. To było słabsze. Dobra, wystarczy mi tyle walki. Zmęczyłem się. Poddaję się, okej? Poddaję się. No i elegancko. Za 4 centy wydaje mi się, że będziemy mogli już zacząć kupować. To trochę mi zabrakło do tych 4 centów, po prawdzie. Jeszcze jest taki jeden fajny trinket, który mi się podoba, który na pewno będę chciał. A nazywa się on właśnie Charged Penny. A dlaczego go będę chciał? No bo będę mógł sobie bardzo łatwo ładować wszystko. Więc jak najbardziej poproszę. I w sumie zrobiłem to w złej kolejności, także haha. Powrót. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Ej, no miało być tak, że Gravity idzie, a nie ja. Gro. Tutaj już sobie resztę możemy zrobić tak, jak powinienem, bez wygłupów. Tym, że cały czas troluję, no ale dobrze. Ach. W sumie ta złota bomba strasznie ułatwiła wygłupianie się,
ze względu na to, że jakoś tak nawet nie muszę specjalnie z nimi walczyć, tylko a tu sobie trochę podejdę, tu trochę nie. Tutaj może ewentualnie tą bombkę podeślę w jego stronę, masz. Chodź. No i tu jeszcze mamy jakiś kolegów. O. Zapraszam. Ten jak przeskoczył, pan Peter Parkour. Peter Parkour, a to jest dobre, to mi siadło normalnie. Siadło i to sieć, bym powiedział tak mocno nawet. Ej, dlaczego dostaję wszystko, tylko nie pieniążki? Nie gadajcie, że to zostało spaczowane. No raczej nie, dokładnie, nie zostało. Smiegro, tutaj nie troluj. Muszę sobie nazbierać odpowiednio dużo consumable. Z czerwonych serduszek mogę sobie przygotować od razu jeden z przedmiotów takich fajnych. No dawaj, gro. O, czerwone serduszko. I mamy główkę na więcej curse roomów. Czy to działa? Szczerze mówiąc, nie wiem. Jeśli tak, to super. Jak nie, no to się przekonamy. Więc powinniśmy najpierw wykrafcić sobie głębsze kieszenie. A głębsze kieszenie potrzebują soul harta, którego mamy tutaj. Potrzebują również kart, byłyby dobrze, ale jak nie mam kart, to sobie dam radę w inny sposób. No dobra, no to weźmiemy to, zrobimy wersję z niklem, czyli bierzemy sobie super nikel, dwa pieniążki i teraz musimy kluczy nałapać. No tutaj mamy niestety jednego kluczyka tylko. Ale może uda się jeszcze jakieś tutaj odgry wyciągnąć, dokładnie. Poproszę kluczyk kolejny. Bombki w sumie też są potrzebne, dwie. BFF jest spoko, ale nie to chcemy zrobić. Potrzebuję jeszcze jednego klucza. Także gro, jakbyś mogła częstować tutaj wędrowca. No i jest klucz. Są głębokie kieszonki. No ale skoro już zaszliśmy tak daleko, to możemy sobie od razu wejść w ten mój tryb robienia sobie rock bottom. Tabletek nie ma niestety, więc zrobimy to tak, jak to robiłem normalnie, czyli najprostsza recepta świata. Jeszcze do tego trzy klucze dokoptujemy i już jesteśmy ustawieni. A dopiero później będziemy klikali i się zmieniali. No to był klucz. Szkoda klucza, że go podniosłem. Oj, pieniążki się kończą. Nie może tak być. No i są klucze. To bez tych czerwonych serduszek bym chciał. O, tak i tak. Także statystyki wracają do najniższych. A że były już najniższe, no to nic więcej się tutaj stać specjalnego za bardzo nie mogło. Zbieramy sobie to zdrowie, bo mamy go za dużo. Placenta może jak najbardziej być. Nie, gościu, nie. Pandora's Box, może być. W pierwszym piętrze i tak da tylko takie podstawowe consumable, ale nie ukrywając, przydadzą się one. No. Czyżby... A, już miałem mówić, że czyżby kończyło się nasze szczęście, ale na całe szczęście nie. Dobra. Klucz taty. Nie, nie sądzę. Soul harcik. Bombeczka. O kurczę, nie chcę nic wyjść ciekawego. No dobra. Wiecie co, to może tak, zróbmy, że ja sobie zapauzuję i będę przygotowywał gotowe przedmioty, będę odpauzowywał i wam pokazywał, co robię. Więc najważniejszą rzeczą, którą sobie dotychczas zamierzam zrobić, to booster pack, który robi się bardzo prosto, po to, żeby mieć karty do kraftowania sobie odpowiednich recept. Jeszcze przedtem zrobiłem sobie deck of cards, żeby mieć więcej miejsca na różne właśnie tego typu ciekawe przedmioty. Ale że na chwilę obecną nie będziemy z tego korzystali, to wracamy do roboty. Więc najłatwiej dostać w tym trybie Holy Mantla poprzez 5 soul heartów, 1 cent, bomba i karta. Karty można sobie w bardzo łatwy sposób zrobić właśnie tym booster packiem, którym wam pokazałem. Soul hearty wypadają poprzez normalne podnoszenie, a bomby i centy tak samo. Dobra, więc to jest pierwszy ważny, pierwszy taki powiedzmy cel, który chcę osiągnąć, jeśli mam się z powrotem w niego zmienić. Kolejno będzie to na przykład coś w rodzaju Red Steel, żeby mieć duży damage up. No a Red Steel robi się akurat w bardzo prosty sposób z samych centów i jednego klucza i bomby. Więc teoretycznie mogę tak naprawdę już wam to pokazać, bo to akurat mamy tutaj prawie przygotowane, z wyjątkiem tego szczęśliwego pieniążka, dokładnie. A że mamy rock bottom, no to w tym momencie już mamy
bardzo duże obrażenia. No i kontynuujemy poprzez zrobienie sobie na przykład jakiegoś, na przykład, nie wiem, Daddy Long Legs. Jeden z lepszych, wspierających nas, jakby to powiedzieć, no nie tyle co familiarów, ale też nie orbitalów, więc summonów, które rzeczywiście będą za nami tutaj stałe. Teoretycznie potrzebowalibyśmy tylko i wyłącznie do tego Bonehearta. Mógłbym pójść do Secret Roomu i zrobić sobie na przykład, żeby to dostać, maszynkę do gry. Więc jak najbardziej się tam wybiorę i rozłożę sobie swój obecny przedmiot. Bo tak to powinno działać. I czy dostaliśmy Bonehearta? Nie. W tym trybie jednak to tak nie działa. Bo to jest traktowane jako super secret room z tego co rozumiem. Okej. I aż tak cwany być nie mogę mimo wszystko. No dobra, no to pozostaje nam w takim wypadku granie tak długo, aż go dostaniemy. Bo teoretycznie do innego byśmy musieli trochę sobie nazbierać Soul Heart. Ewentualnie można sobie zrobić jeszcze szybciej BFF w postaci na przykład dwóch czerwonych serduszek, dwóch kluczy i tego Nikla, który tam ładnie widzę, że tutaj na nas czeka. Chciałbym go mieć, dokładnie. I do tego jeszcze bym potrzebował dwóch bombek. Tutaj widzę, że u góry są. Także, a nie, mam już dwie bombki, zessałem je, dobra. Okej, więc tak, dwa klucze, Nikl. I teraz jedno z serduszek zamieniłbym sobie w centa i mamy BFE. W związku z czym wszyscy nasi kumple będą mocno bili. Sci-Fly jest bardzo fajną opcją, ale łatwiej jest o wiele zrobić Gnodleaf, który się opiera w głównej mierze na zwykłych czerwonych serduszkach. Gnodleaf składa się dosłownie z tego. No i dodatkowo jeszcze karta i klucz, więc klucz mamy tutaj w bezpiecznym miejscu. I mamy Gnodleaf, więc teoretycznie powiedzmy, że nasz taki starter pack już jest gotowy, jeśli chodzi o to, żeby nasz Tainted Lost przeżył. Ponadto no przydałyby się jakieś orbitale, nie mówię, że Cube of Meat, no bo tego się niestety nie da zrobić. Ale na przykład jakiś, na przykład Distant Admiration, Smart Fly, tego typu rzeczy, albo Papa Fly chociażby, tylko że no niestety to wymaga trochę więcej zasobów, więc pozwólcie, że na moment je zbiorę. Recepta na Papa Fly wygląda następująco. I robimy sobie kolejnego followera. Drugim mocnym naprawdę sojusznikiem jest Botfly, a sam się o tym przekonałem, ponieważ strzela Shielded Tearsami, więc posiadanie tego drona więcej niż sztuk raz będzie naprawdę przydatne. Kolejną wartościową rzeczą będzie zrobienie sobie Mom's Purse tylko i wyłącznie dlatego, żeby ciągnąć sobie jakiekolwiek dobre trinkety. Na przykład Sigil of Baphomet jest świetny, bo daje nam nieśmiertelność tak długo jak zabijamy jakichś przeciwników. Za każdego zabitego przeciwnika dostajemy sekundę. Więc pomyślcie, że w ten sposób jesteście nawet w stanie aktywnie grać, jeśli na przykład Grid summonuje te swoje małe ludki, które jesteście w stanie zabijać. Do tego warto też sobie dorobić Smelter i wtedy można rzeczywiście się naprawdę ładnie pobawić. Tylko że do Smeltera potrzebne są tabletki, a tutaj widzę, że niestety no nie mamy żadnych. Moglibyśmy sobie zrobić, że tak powiem, torebkę mamy z tabletkami, która składa się dokładnie z czterech czerwonych serduszek. No niestety tutaj się mi trochę załapało rzeczy innych, ale to też akurat potrzebnych do tej recepty. Więc teraz jeszcze to serduszko bym przygarnął. To jedno. I jak to jedno złapię. Mamy Mom's Battle of Pills. Powiedzmy, że okej. Okay. Nie o to mi chodziło. Ale niech będzie. Jest to... Aha. Muszę sobie zrobić Lil Buggy, bo przecież wykrafciłem sobie, jak bardzo mądry człowiek, odporność na to. Teraz będziemy zamiast kart mieli tylko i wyłącznie... tabletki, ale to dobrze, bo część recept właśnie też z tego korzysta, więc to nie jest jakaś duża strata. Okej. I teraz potrzebujemy dosłownie tylko jednego czerwonego serduszka. O jedną monetę za dużo. Potrzebuję klucza. Tego klucza. Dokładnie. I będziemy mieli tabletki. Także widzimy się za moment. Więc tak wygląda recepta na battery pack, którym sobie możemy bardzo łatwo podładować to wszystko. I zrobimy sobie dwie tabletki, które będą potrzebne do wykrawcenia na nasz smelter. Puść ten worek, gość.
No i mając już nasz smelter, możemy sobie ciągnąć takie dwa dobre trinkety. I teraz kwestia jest też taka, że jeśli macie pomysły na przykład na jakieś konkretne trinkety, które chcecie, to jak najbardziej możecie sobie ich nazbierać od cholery, a później w bardzo prosty sposób battery packiem się, że tak powiem, załadować. No do battery packa mogę wam pokazać, co jest potrzebne znowu. Wyciągacie sobie tylko i wyłącznie 4 centy. Jeszcze do tego czerwone serduszka, na przykład takie jak te tutaj. I do tego dokładacie jeden kluczyk, który na przykład mam odłożony tutaj. I proszę bardzo, pełne naładowanie. I szukamy sobie kolejnych trinketów, które chcemy zassać. Na przykład może być to. Może być to, chociaż to kompletnie tutaj różnicy żadnej nie robi. Może być Gilded Key, ten nowy odblokowany. I tak dalej, i tak dalej. I aż do tego momentu, do którego nie czujecie, że uzbieraliście sobie wystarczająco dobrych rzeczy, no to kontynuujecie zabawę. No i rzecz jasna, głowa roju też się na pewno przyda wam, bo nie ma niczego lepszego niż mocniejsi sojusznicy. Kolejną wartościową rzeczą na pewno będzie Sacrificial Dagger, którego recepta wygląda dosłownie tak. 5 bomb, jakaś złota bomba, 2 klucze. Wiadomo, że można zrobić też wariant, który zawiera tabletki, żeby było na przykład wam szybciej, lub taki, który ma Lucky Penny, ale to wtedy sobie craftcie na przykład That's Lost Coin i o wiele szybciej sobie z tym radzicie. To nie jest tak, że musicie czekać, aż wam łaskawie gra postanowi dać na przykład właśnie taki złoty klucz i tak dalej, tylko możecie sobie zawsze to jakoś przyspieszyć. A później tylko wciągać przedmioty i wciągać i tak dalej, i tak dalej. No, powiedzmy. Kolejną świetną rzeczą będzie Guardian Angel, który przyspieszy prędkość kręcenia się wokół was. Dodatkowo w którymś momencie oczywiście na pewno złapiecie transformację. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia, czy to się będzie szybciej kręciło, jeśli zrobimy sobie kolejnego, ale zobaczmy. Nie, ale mamy w każdym razie dodatkową protekcję. No i przykładowy właśnie efekt działania tego, że zabijamy każdego przeciwnika, daje nam tą odporność. Zakładając, że są jacyś tam przeciwnicy, którzy rzeczywiście mogą zostać tym zaatakowani, daje nam to tak naprawdę, no mówię, potężny efekt nieśmiertelności. Tylko trzeba zrobić to w odpowiednim momencie. Jeśli nie czujecie się bezpiecznie, no to wiadomo, że nie ma sensu ryzykować. Ale tak czy inaczej, no mówię, można sobie sporo rzeczy zesmeltować i dzięki temu bardzo łatwo radzić z tym wszystkim. Zwłaszcza posiadając tak naprawdę właśnie tego charged penny, podnoszenie zwykłych pieniążków sprawia, że się ładujemy, więc możemy sobie nazbierać masę tej kasy, która tutaj i tak będzie nam wypadała i co pewien czas sobie zaciągać kolejne. I tak w kółko i w kółko. Dobrym przedmiotem też będzie do zrobienia sobie 7 pieczęci ze względu na to, że oni będą robili właśnie powiększone lokusty, które też będą zadawały spore obrażenia. A to też przyspieszy stanie w miejscu. Kolejnym dobrym krokiem może być zrobienie sobie transformacji w Yes Mother ze względu na to, że wtedy nam na plecach pojawia się nożyk. Nożyk, który będzie zadawał obrażenia. To też tłumaczy się samo przez się. Ze względów bezpieczeństwa polecałbym zrobienie sobie przedmiotu typu właśnie One Up albo coś, co jest w stanie nas wskrzesić. Na przykład martwy kot. Normalnie jest to niedostępne dla postaci, jaką jest Tainted Lost, bo ona ma tam te wszystkie fajne, moim zdaniem, przedmioty z tych pól pousuwane. Ze względu na to chyba, żeby dostawać tylko te najlepsze. To mimo wszystko względem tego, co może twierdzić gra, nie jest do końca najlepsze. I do tego byśmy potrzebowali Rotten Hearta, którego możemy dostać tutaj. I co najlepsze, nie potrzeba do tego czarnego serduszka. Więc w ten sposób możecie sobie bardzo łatwo wygenerować tak naprawdę dużo więcej zdrowia. Bo to nie jest tak, że musicie ograniczyć się tylko i wyłącznie do jednego. I recepta na martwego kotka wygląda w ten sposób. 2 Soul Hearty, 1 Rotten Heart, 2 Nikle, 2 zwykłe centy i 1 bomba. Jest to bardzo łatwo zdobyć. Na tyle łatwo, że tak naprawdę jeszcze tutaj mam jednego Rotten Hearta, który się wala i bym go przysposobił po to, żeby sobie zduplikować liczbę żyć. No i proszę bardzo, chwilę później dosłownie mamy kolejnego kotka i mamy 18 żyć. Jeśli w tylu podejściach nie uda wam się Tainted Lostem, to wydaje mi się, że bywa różnie, tak? Przepraszam was na moment, bo pojawiła mi się tutaj troll bomba, ale pójdziemy sobie tutaj.
Do zrobienia taty długie nóżki potrzebne są 4 solharty, 4 czerwone serduszka, 1 nikiel i 1 zwykły pieniążek. W związku z czym jest to bardzo prosto zrobić. Możemy sobie tak naprawdę kolejnego tatusia zrobić, żeby przyspieszyć cały proces. Także chwilę później mamy kolejnego tatusia długie nóżki i wydaje mi się, że będziemy musieli się zbierać na następne piętro z racji tego, że ta troll bomba będzie mnie tutaj naprawdę wkurzać i nie pozwoli mi się na skupienie na jakiekolwiek sensowne recepty, więc ja na szybko jeszcze porobię parę przedmiotów tego, co tutaj widzę, żebyśmy mieli rzeczywiście jakieś tam, powiedzmy, dodatkowe orbitale i tak dalej. Część rzeczy robię z pamięci, a część, że tak powiem, na czuja. Na HP upa akurat nie chciałem, szczerze mówiąc. HD może być, żebyśmy mieli tylko dobre pilsy. Mamy mimo wszystko takie negatywne. Między innymi. I trial już mam, dwa razy się nie stakuje. Szkoda super nick tego szczęśliwego pieniążka, no ale sulfuric acid też jest przydatny do niszczenia sobie ścian za darmo i tak dalej, i tak dalej. Kupon jest niepotrzebny, nie w tym trybie. Arlekin baby jak najbardziej, może sobie być. Dobra, chyba zebrałem już wszystko co mogłem, żeby się zbierać na kolejne pięterko. Eternal Hearta bym powiedział, że chciałbym na końcu, ukrywając. Linger Bean, jak płaczemy, to się zbiera nam na pierdy. Dobra, idziemy na kolejne piętro, no tutaj niestety już się nie udało nic ogarnąć. Ale żeby zaprezentować wam, jak mniej więcej działa ten build, gdybyście się zmienili klikerem. Ustawiacie się w jednym miejscu i czekacie. Nieśmiertelność jak najbardziej dostajecie za to, co się tam dzieje w międzyczasie, więc jeśli tatuś długie nóżki kogoś tam postanowi zdeptać, to cały czas możecie ewentualnie dołączyć się do walki. Nie jest tak, że musicie tylko i wyłącznie stać w miejscu i czekać. Jak najbardziej jest to opcja i teraz wam definitywnie pokazuję, że na przykład posiadając Sigil of Baphomet ja jeszcze mogę normalnie grać. Nie jest tak, że muszę sobie czekać, tylko rzeczywiście mogę jeszcze wyjść ze swojej strefy komfortu. Zacznie mrugać, ok, zatrzymujemy się, bo się boję, ale tak naprawdę nie ma się czego bać. Wciskamy od razu na walkę sobie z bossem, dlaczego by nie. Kolejny boss i to po fakcie. Ok, no to przywołajmy sobie na przykład walkę o deal. Straciliśmy naszą odporność, stoimy w miejscu i nic złego nam się stać nie może. A w międzyczasie przeciwnicy zostają zadeptani, zakopani, zatrzymani. No ale dobra, wracamy do craftingu. Co więcej, warto naprawdę postarać się i przerzucić sobie sklep na taki, który ma i baterie, i karty. Wtedy większość właśnie recept takich naprawdę skomplikowanych jest na wyciągnięcie ręki i nie trzeba się nawet jakoś specjalnie wysilać. A jeśli podeszłoby wam na przykład z tego wszystkiego, na przykład właśnie coś takiego, no to można sobie bardzo szybko pomnożyć wasz dobytek. Plus ewentualnie możecie się postarać zdobyć sobie na przykład kartę typu Two of Diamonds i w ten sposób skyraketować waszą ilość pieniążków. Fajną rzeczą będzie też dodatkowo wykrawcenie sobie, jeśli pójdziecie do dealu z diabłem i weźmiecie sobie jedno czarne serduszko w postaci jakiegokolwiek deala i wam wydropi, zrobienie sobie Hungry Soulów. Te małe skurczysyny, które wychodzą z trupów, są naprawdę potężne i zadają duże obrażenia i dzięki nim o wiele, wiele szybciej wszystko idzie. Od razu mówię, że kolejną wartościową rzeczą jest od razu przygotowanie sobie rzeczy pod Gapiego, czyli skrawcenie sobie na przykład parę razy mam z Battle of Pills w tym miejscu. Dostanie dwóch Rotten Heartów, a reszta no to jest podążanie za prostą tak naprawdę receptą na to, jak sobie zrobić kolejne elementy tego ubioru, jeśli tak to można nazwać, bo się chyba przebieramy za tego kota, jakby nie było, trochę to chore. Dużo o tym myślę. W każdym razie potrzebujemy dokładnie jeszcze tego jednego klucza. I mamy Gapi Scholar. I jesteśmy Gapim. Wiadomo, że tam mam w razie czego Rotten Hearta na jakieś kolejne recepty, ale to tylko wam pokazuje, jak łatwo jest złamać tę grę do poziomu takiego, w którym rzeczywiście będziecie mogli stać sobie w miejscu i się rzeczywiście z niczym nie szczypać. Można jeszcze ewentualnie, tylko nie wiem, czy dobrze pamiętam tę receptę. Optoza? Nie, chyba nie o to mi chodziło. Linki też niespecjalnie. Carbattery, dokładnie. Podwójne używanie przedmiotu. Więc tak jak już mówiłem, jeśli tam macie jakieś dobre pilsy w rotacji, przypadkiem wam się trafiły, potrzebujecie ich do recept, no to tym bardziej w ten sposób można sobie to mega mocno przyspieszyć. I uprzedzę pytania. Jeśli zrobicie sobie 8 pilsów, to nie ma nic za to takiego super dobrego za to. Dostajecie Mr. Booma.
jest mega średnie, jeśli o to chodzi. No ale, kontynuujemy. Jeśli macie odblokowane Soymilk, przepraszam, Rockbottom, żeby połączyć to z Soymilkiem, bo wiem, że część z was może tego nie mieć, ale jeśli już macie Rockbottom, no to wiadomo, że opłaca się też dorzucić Soymilk i zrobić sobie wręcz coś takiego. Bo jest to bardzo szybka metoda na generowanie muszek, plus też szybko zabijacie przeciwników. Ze względu na to, że jeśli nie macie tego, no to skupicie się tylko i wyłącznie na części defensywnej. Ale każdy, kto Jacobem i Esau jakimś cudem zrobił boss rush tak jak ja, no to wręcz polecam taki build, bo to tylko i wyłącznie przyspiesza zabijanie czegokolwiek. Kolejną rzeczą na pewno będzie Host Hut. Jedna z możliwych recept, no to jest to 2 soul hearty, 2 bomby, 1 nickel, 1 klucz, 1 pils i 1 karta, ale wam polecam stanowczo zrobienie tego z o wiele łatwiej recepty, czyli tak, 1 czerwone serduszko, 3 soul hearty, 1 nickel, 2 klucze i pils. Bo mimo wszystko kombinowanie z kartą albo pilsem jest trudne, ale z racji tego, że ja pokazałem, jak robić wersję z używaniem ciągle Mount Battle of Pills, czyli 7 centów, jedno czerwone serduszko, to ta recepta praktycznie robi się o tak. Także druga faza Gridiera tak naprawdę w tym momencie już też jest wyłączona, więc się nie trzeba niczym przejmować. Równie wartościowym moim zdaniem będzie dorzucenie sobie baterii i 9V, ze względu na to, że przedmiot, z którym ja bym szedł, moim zdaniem, to będzie definitywnie Book of Shadows. Nie wiem, jak wy byście woleli do tego podejść, to jest kwestia, moim zdaniem, w tym wypadku indywidualna, jaki miałby to być przedmiot pod spację. Ale moim zdaniem definitywnie Book of Shadows wygrywa tutaj bezkonkurencyjnie. Zwłaszcza, że w połączeniu z Carbattery, którym już mówiłem wcześniej, warto zrobić, jesteście długo, długo, długo nieśmiertelni. Więc recepta, z której ja korzystam, na tutaj 9V, no to są 3 bomby, 4 czerwone serduszka i 1 karta. A na Book of Shadows akurat wydaje mi się, że najwygodniejszym będzie zrobienie wersji, w której nie macie ani pilsów, ani innych rzeczy, tylko dużo pieniążków. Więc zbieracie sobie od cholery pieniążków zwykłych, unikacie bomb, chociaż teoretycznie jedna bombka będzie potrzebna. Boję się, żeby jej nie sięgnąć razem z innymi rzeczami. 1 centa i 1 czerwone serduszko. I to jest, moi drodzy, Book of Shadows. Nie ukrywając, ale Book of Shadows w połączeniu z baterią i tym, że możecie od pieniążków się ładować, sprawia, że jest całkiem dobre, chcąc nie chcąc. Tylko wiadomo, to powinien być jeden z takich przedmiotów pod koniec, ale ja wam życia układać nie będę. No i profilaktycznie dorobienie kolejnego Daddy Long Legsów na pewno nie będzie niczym złym, prawda? Im szybciej, im więcej, tym lepiej. Jeśli chcecie dodatkowe punkty za zrobienie sobie jakiegokolwiek familiara, może to być wkurzona muszka. I wkurzona muszka jest o tyle dobra, że lata koło jednego przeciwnika, a jeśli on ma jakichś sojuszników wokół siebie, no to wtedy ich atakuje. Normalnie w wypadku, kiedy to jest pojedynczy przeciwnik, no to definitywnie się to nie opłaca, ale w takich sytuacjach można sobie na to pozwolić. T20 do breakingu w razie czego też jest dobrą opcją. Ale wiadomo, no stary breaking, szczerze mówiąc, kiedy mogę robić takie rzeczy na tej postaci, uważam za lekko zbędne. Co innego, gdybyśmy rzeczywiście byli w sytuacji, że nie gramy Tainted Cainem, ale kiedy nim gracie, no to wiadomo, wtedy świat jest wasz. A i ogólnie, jeśli uda wam się zdobyć relaxa w końskiej wersji, jeśli macie je odblokowane, to macie teoretycznie niekończącą się farmę pieniążków. Ale to tak tylko w ramach ciekawostki powiem, nie żeby to było jakoś sensowne, bo no nie ukrywając, jest to bardziej coś chorego, jak się trafi, no to hej, to jest całkiem dobre. Plus, jeśli już rzeczywiście trafi się wam to, no to możecie zainwestować w Money Equals Power. I recepta na to akurat nie jest jakoś tak mega skomplikowana. Wymaga tylko dużo szczęścia w postaci niklów. A że tutaj akurat mieliśmy jednego nikla, a ja go podniosłem, to trochę lipa, ale zaraz zrobimy. No i jeśli uda wam się zrobić Money Equals Power, no to obrażenia w normalnym wypadku byłyby mega duże. Wiadomo, że teraz przez to, że posiadam Rockbottom i tak dalej, no to wszystko nie działa tak jak powinno. Ale w wypadku, gdybyśmy sobie zrobili ten przedmiot drugi raz, no to już by to nam naliczyło. Ale dla osób, które nie mają tego, mogą sobie w bardzo łatwy sposób też nabić. No bo Deep Packets jest dostępne od ręki.
Tak mi się wydaje w każdym razie, nie trzeba, chociaż może trzeba było to jakoś odblokowywać. W każdym razie, jeśli macie Deep Packets i dodatkowo sobie zrobicie Money Equals Power, no to będziecie mieli bardzo duże obrażenia. No i dodatkowo dla ludzi, którzy wolą stać w miejscu, Sword of Destiny będzie, przepraszam, Spear of Destiny, włócznia przeznaczenia włócznia Longinusa będzie też świetna, bo za każdym razem będzie w którąś stronę wskazywała, a ona z tego co wiem bierze wasze obrażenia i oblicza je na bazie jakiejś formułki. Więc mając duży i długi miecz, jesteście w stanie też bardzo łatwo się zabrać za przeciwników. Wydaje mi się, że w tym momencie mam już naprawdę wystarczająco dużo rzeczy, żeby pokonać stojąc w miejscu bossa. Więc kolejną ważną rzeczą jest to, żeby narobić sobie masę różnych jakichś dodatkowych przedmiotów. Nie muszą być w żaden sposób potrzebne i ważne. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że przy przełączaniu się klikerem naszym zabierane są nam przedmioty. Jeden przedmiot za każde kliknięcie, w związku z czym no mimo wszystko najlepiej byłoby zabrać masę pasywek, jakichś najrozmaitszych, nawet nie tyle co potrzebnych, co po prostu pasywek dla bycia pasywkami i pozwolić na to, żeby rzeczywiście gra je przeżarła. Bo nie chcąc ryzykować, dobrze by było mieć ileś tam w zapasie. Wiadomo, że jeśli ktoś ma odblokowanego tylko Tainted Losta i Tainted Kaina, no to może zrobić to w sam raz. Natomiast ja, kiedy mam wszystkie odblokowane postacie poza Tainted Jacobem, no to mogę mieć z tym spory problem, nie ukrywając. Więc dla mnie zrobienie masy różnych, beznadziejnych przedmiotów, plus może w tym część dobrych, jest jak najbardziej wskazana. A później ostatecznie zrobienie samego klikera. Na całe szczęście tego nam nie wyłączyli i nie zabrali. A w każdym razie mam taką nadzieję, bo jeśli to się stało, to bez mojej wiedzy i cały ten run będzie, że tak powiem, lekko ugotowany. Będzie tylko i wyłącznie Tainted Kainem dla Tainted Kaina. A tego raczej bym nie chciał, bo Tainted Kaina już tutaj zrobiłem i zapowiadałem, że nigdy więcej nie wrócę. Całe szczęście. Ale wiecie no, powrót Tainted Kainem po to, żeby być kimś innym, to nie do końca jest robienie tego samego, prawda? To nie do końca tak działa, jak mniemam. Pinka skarbonka, śmiesznie. Akurat tutaj dużo wpływu na to nie ma. Ale zaraz będziemy tworzyć pilot i wybierać się na ostatnie piętro. Wydaje mi się, że zasłoniłem się wystarczającą liczbą prób i błędów. Chociaż może być różnie. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli przygotowane naładowania na to i później zrobili sobie to, co potrzebujemy. Jeśli na przykład końcowym sklepie nie dostaniecie chociażby, że tak powiem, miejsca z bateryjkami, no to może być troszkę ciężko, nie ukrywając. Bo bez bateryjek to nie będzie sobie można naładować bezpośrednio Book of Shadows, bo wiadomo, że Book of Shadows idzie na sam koniec, tak? Jeśli chcecie być Tainted Lostem, no to to jest ostatnia rzecz, jaką możecie sobie, że tak powiem, przygotować. Chociaż też nie do końca, ze względu na to, że w momencie, kiedy przełączycie się na Losta, tracicie Back of Crafting. Tak mi się wydaje, że mimo wszystko to nie zadziała z tego prostego względu, że gra mi odbierze worek. I nawet jakbym miał tam przygotowaną receptę, to i tak niestety z tej recepty skorzystać nie będę mógł. Tak mi się wydaje. Ale czy to jest prawda? Trzeba będzie się przekonać. Mając Holy Mantla, mając te wszystkie inne duszki buszki do pomocy, wydaje mi się, że jestem w miarę chroniony. Zwłaszcza przed jakimiś problemami. Jedyne co, no to pozostaje upewnić się, że jestem tym Tainted Lostem, a nie kimś innym. Jak to zrobić, powiecie? No cóż, teoretycznie najłatwiej będzie to rozpoznać po tym, jak wam całe zdrowie zostanie zabrane. W inny sposób, mając nagromadzone tyle przedmiotów, będzie to co najmniej trudne. Ale dobra. Więc robimy sobie naszego kochanego pilota do przełączania. Także zrobienie naszego pięknego pilota, jak widzicie, to jest dosłownie tylko 3 centy, 1 nikiel, 1 karta, 2 bomby, 1 klucz. No, że kart możemy mieć w nieskończoność, także przygotujmy sobie naszego pilota. Mamy naładowania. Jedyne co, no to pozostaje mieć nadzieję, że gra nie postara się w nas w żaden sposób tutaj okraść i oskamować. Mimo to, że teraz próbuję we mnie wcisnąć masę consumable, bo jeden z trinketów się prawdopodobnie odpalił. Na całe szczęście już chyba się uspokoiło. Metronom jest przedmiotem aktywnym. Baterie już mamy, więc drugi raz nie zadziała, ale na wszelki wielki przygotowanie tego. No i jak to mówią, chwila prawdy. Nie mogę się dosłownie doczekać, kiedy stanę się kimś innym. Mam nadzieję, że ten kim, ktoś inny
nie skraszuje mi w żaden sposób gry. Chwila prawdy. Jestem zwykłą postacią, bo mogę cały czas podnosić. Crashowałem grę, więc prawdopodobnie zamieniłem się w kogoś, w kogo nie powinienem. Dokładnie, Isaac NGX przestał działać, okej. Okay. Tego nie chcemy w takim wypadku, uruchom się ponownie. Czyli jak mniemam, w którymś momencie zamieniliśmy się w Blue Baby. Albo w Mrocznego Judaszka. Teraz sytuacja będzie dokładnie taka sama, nieważne w jakim pokoju będziemy to robić, dokładnie. Więc, żeby oszukać przeznaczenie, musiałbym wycwanić się w jakiś sposób i upewnić, że gra nie zmieni mnie znowu w tę samą postać. Ale mimo wszystko bug of crafting mi został. Czyli jednak się myliłem co do tego, że gra nas okrada w taki sposób. Chyba, że z powrotem zamieniłem się w Tainted Kane'a w jakiś sposób, co wątpię. Bo raczej tak nie było. Zresztą zaraz zobaczymy. Wykrafćmy sobie jakiegoś HP upa najgorszego, najzwyklejszego. To nie jest HP up. To może być HP up. Jest HP up, czyli nie zamieniliśmy się w Blue Baby. Zamieniliśmy się w coś zupełnie innego. Spróbujmy sobie zrobić na nowo clickera. Może w ten sposób uda mi się przerzucić, że tak powiem, to RNG, które sprawiło crash gry, bo nie widzę innej opcji, żeby to obejść, szczerze mówiąc. A nie ukrywając, nie chciałbym stracić tego podejścia jako podejście, które może rzeczywiście doprowadzić do odblokowania sobie czegoś tym naszym nieszczęsnym losem, którym w ogóle nie chcę grać. Z jakiegoś powodu. Ale cały czas nie mogę się domyślić, dlaczego tak jest. Okej, okay, to jest szalone. Diggers. Alges. Awas. Berkano. No dobra, zrobiliśmy sobie clickera, więc podjazd drugi. Tworzymy go. I zobaczymy, czy jest traktowany w ten sam sposób, jako instancja tego poprzedniego, czy może coś innego. Ewentualnie możemy sobie też pójść na kolejne piętro i zobaczyć, jaką postacią jesteśmy. Kogo się zmieniliśmy? Nie, cały czas jesteśmy Tainted Kane'em. Widziałem definitywnie, że to jest Tainted Kane. No niestety. Ale jest Crane Game, więc śmieszne. Tak czy siak, zapisuję, bo nie chcę znowu powtarzać tego błędu. I zobaczmy, kim się staniemy. Jesteśmy na pewno kimś innym. Judaszem. I mogę to poznać po tym, że nie jestem w stanie, że tak powiem, nic innego robić poza Dark Artsami. Teraz zamieniłem się w Forgottena i nie jestem w stanie się w ogóle ruszać. W związku z czym mam softlocka i niestety nie jestem w stanie nic dalej zrobić, a oni tego cały czas nie naprawili. Isaac NGX has stopped working. Nice. No cóż. Próbuj aż do skutku, jak to mówią. Aha, i teraz rozumiem, że jestem cały czas tutaj, że tak powiem, uwięziony. Naprawdę? I nie jestem w stanie kompletnie nic zrobić, żeby z tego wyjść? Mogę się co najwyżej próbować bombami przesunąć. Ale to też nie do końca zawsze działa. Jestem bez duszka. Proszę to naprawić. Please fix. Muszę tylko wyjść z tego pomieszczenia. Dobra. Przesuń mnie w dół. Do dołu, do wyjścia, do drzwi. Nie w tę stronę. Pomóżcie mi, a nie się tak na mnie patrzycie. Jestem uwięziony w swoim własnym ciele. Bałem się, że to się stanie. Oddajcie mi moje dusze. Dobra, jak wyjdę z tego w jakiś sposób, jak uda mi się wydostać na zewnątrz, to dam wam znać.
Głupi jestem, zapomniałem, że mam Sharp Plaga. Dobra, mogę się ruszać. Kim jestem? Jakie są moje cechy specjalne? Jestem Lilith, dobra, okej. Nie jest źle. Z Lilithką jeszcze coś można ogarnąć. Także zapisuję sobie bycie Lilith. Dobrze jednak, ten Sharp Plug to jest taki wentyl bezpieczeństwa, jeśli tak to mogę nazwać. No dobra, to monetki są w stanie nam zapewnić naładowanie. Nie wiem, czy na tym piętrze chcę to jeszcze obecnie robić. Myślę, że najpierw to bym się skupił na zdobyciu sobie jakichś dobrych rzeczy. U Holy Mantle'a jak nie mam, nie straciłem. Cały czas jest mój, prawda? Tak, dobrze. Dobra, zbieramy naładowanie. Ale dopiero na piętrze, gdzie będę mógł stać na baterii, się przerzucam. Nie ryzykuję z tym. Także widzicie, no dzieje się rzeź. O, deal z aniołem. Definitywnie mogę sobie wziąć tego kolegę Serafima. Dziwnie tak móc w końcu podnosić przedmioty, nie? Jakieś takie, bym powiedział, niestworzone rzeczy, kurczę. Mogę podnosić przedmioty. Mogę ciebie podnieść, Little Chubby. Jesteś pasywką w sumie, nie? Linker Bean, mogę cię podnieść. Ciebie też mogę podnieść. Szub da upa nie chcę podnosić. Dobra, na tym nie chcę grać automacie, idziemy dalej. Dobrze, wilku, wiem, że tutaj coś jest. To jest dosłownie... nic, żeby nie obrażać. Ale jak widzicie, zrobienie sobie zapasu pieniążków było wartościowym pomysłem, naprawdę. Ratuje w tym momencie nam tyłek. Co ciekawego jest na dole? Oj, oberwałem od ogniska. Scapegoat. Jak nie mam. Almond Milk definitywnie nie, musimy tego unikać. Ja wiem, że mam Rock Bottom i tak dalej, ale... Oj! Kolejne pięterko. Dobra, piesku, cichoj. Pikera mam nadzieję wziąłem ze sobą, tak? Dobrze, Bym musiał wtedy przegrzebać się przez każdą pulę. Mam Swig, już mieliśmy, mamy po raz kolejny, nawet mamy na tej liście po prawej. Pyromaniac, super! Kerstaj definitywnie nie, Brittle Bones. Dobra, przerzućmy się, aż będzie bateryjka. Bateryjka. Boję się, co zrobi Libra, ale sprawdźmy. Nic. Można się było domyślić. Nie widzę swojego zdrowia, a to mnie trochę straszy. Tyle, ile mogę podnieść czerwonych serduszek, to sobie podniosę. Mogę jeszcze? Okej, wystarczy, już więcej nie mogę. Dobra, przerzucamy dalej. Ten Lucky Sack bym sobie zobaczył, co w nim jest. Aha, to jest trinket. Rozumiem. Bateryjkę chcę zobaczyć. Jest bateryjka, okej. Okay. Jest w razie czego astralna projekcja, czyli możemy wyjść ze swojego ciała na wypadek, gdyby się coś zesrało bardzo mocno. Technologia X, czy powinienem to z tym łączyć? Jak to wygląda ogólnie? A z technologią X pewnie nie będzie wyglądało tak śmiesznie, nie? Powstrzymam swoje... Okej, okay, wygląda cały czas śmiesznie. Okej. Okay. Ja! Zapisywania czas, żeby sobie nie spieprzyć życia. Stoimy na bateryjce. I kim jestem? Jestem tym gówniakiem. I skraszowałem grę, więc no niestety. No, Isaac and GX has... Gdybym tylko pikaniem mógł skraszować jeszcze szybciej tę grę, dziękuję. No cóż. Próbuj, próbuj aż do skutku, aż się uda. Więc powiedzmy, że użyję sobie tego przedmiotu pod spację. Nie wiem, czy to tak działa, szczerze mówiąc. Podniosę sobie masę innych rzeczy, no sulfuric acid już miałem. Podniosę sobie jednego przyjaciela, podnoszę sobie Kill of the Charm of the Vampire. Stitches też jest przedmiotem pod spację, który się ładuje, więc super.
Mogę na przykład teraz sobie wcisnąć spację, zamienić się z nim miejscami. Wyrwałem. Super. Teraz zapisuję i mam nadzieję, że nie stanę się śmierdzielem. Jeśli nie stanę się śmierdzielem, to znaczy, że tym klikerem możemy dalej się bawić. Kurczę, jesteśmy. To głupia sprawa trochę. Teraz nam skraszuje, dokładnie. Mamy przeklętego klikera, który nie chce działać. Dobra, Isaac NGX-e, przestań nie odpowiadać. No dobrze. Musicie dać mi chwilę, ja muszę pomyśleć. I jak uda mi się wykminić, to odpauzuję i wam pokażę, jak jestem lostem i walczę o to. No niestety, trzeba uważać, bo póki jeszcze tego nie ogarnęli do końca, to crashuje, od razu mówię. Po którymś crashu gry nagle zniknął mój save, w którym po zmianie z taintowanych znaczków zapytania prawdopodobnie wchodziłem w Isaaca albo w kogokolwiek, kto crashuje, bo Isaac nie może mieć więcej niż 8 przedmiotów. Więc całe moje przeszło nie wiem ile godzin zabawy w to, żeby odblokować sobie Tainted Lostem coś, zostało zniweczone. Aha. Fajnie, fajnie. Bo ja teraz nawet w sumie nie mam po co wstawiać tego materiału, bo i tak nie ukończyłem podejścia. A drugi raz się tak bawić nie będę, no bo chyba mnie nie powaliło. To najwyżej wrzucę wam to na drugi kanał. Zobaczycie mój pomysł, jak to zrobić. A ja będę musiał wymyśleć coś śmieszniejszego niż Tainted Kane'em zrobienie Gridiera, bo to nie działa. Źle się czuję, bo kurczę, straciłem dużo czasu na tłumaczenie i na robienie strategii, ale też nie wywalę tego materiału, no bo ma dużą wartość merytoryczną. No nic. Dzięki za oglądanie i bywajcie.